ponad 40 zdjęć 15 autorów pokazujących niesamowity świat w skali makro. Rzeczy, obok których na co dzień przechodzimy obojętnie, a które uwiecznione na zdjęciu mogą zadziwić. Jak mówią autorzy wystawy, makrofotografia to przepustka do innego świata, fascynującej krainy, gdzie możemy zobaczyć to, czego nie widać gołym okiem. To niesamowite, zwłaszcza w połączeniu z bogactwem form, barw, kształtów i odmiennością mikroświatów oferowanych przez matkę naturę. Makrofotografia to tak naprawdę to jest skala 1:1, czyli to, co jest na matrycy, to jest w rzeczywistości. Są większe skale, czyli 2:1, czyli obiekty są większe. Ja robię czasami i 20:1, ale to już tak na marginesie. Tutaj właśnie kładliśmy nacisk, żeby to był ten bardzo duży obiekt. Makrofotografia jest także sztuką wytrwałości i cierpliwości. Czasami trzeba zrobić wiele fotografii, żeby uzyskać tę jedną perfekcyjną. Bywa, że staje się pasją na całe życie. Jestem zaskoczony poziomem tych prac, bo jeszcze rok temu, jak widziałem prace niektórych tutaj uczestników, były słabe, ale no z czasem, dzięki wyjazdom na plenery, dyskusjom i różnym poradom, poziom się naprawdę zwiększył. Jak mówią pasjonaci makrofotografii, najlepsze w niej jest to, że wystarczy wyjść przed dom i już możemy przeżywać niekończącą się przygodę w świecie makro.